Kryminał. Ciekawe za co? Siemanko. Dzisiaj taki filmik z cerki. Powiem, na jakim etapie są prace. I gaźnik sobie trochę przeczyszczę. Tam zacząłem rozbierać powoli. I nic tu nie robiłem za wiele. Umyłem wszystko, sprawdziłem co i jak. Już tam chyba kiedyś coś mówiłem. Dopiero jak silnik przyjdzie, to zacznę coś działać dalej. Samo umycie, ile mi tu zajęło, bo wszystko było w oleju zawalone. Co do silnika, to ostatnio mi majster zdjęcia wysyłał, także już się składa. Jakiejś części tam brakuje, ale na dniach ma być. Ale w tym roku chyba jeszcze tego nie złożę, silniczek przyjdzie. Ciężko z czasem stoję, więc no, tak jak mówiłem, trochę to zajmie. Dobra, nic, biorę się za ten gaźnik, tylko tam dół sobie odkręciłem, bo mówię, ciekawe jak to pójdzie. Jest tu w koło syfu pełno. W środku nie najgorzej, ale też tam na dole widzę jakiś syf. Także sobie to porozbieramy trochę. Teraz muszę uważać, bo tu jest ten cały zaworek. Nic mi tu nie wypadło. Dobra, dyszę możemy sobie odkręcić. Może jeszcze te przewody sobie pościągam, bo mi też będą przeszkadzały trochę. Zaraz sobie to wykręcimy pierw. Kurna, co to takie, taka gruba? Czy to jest dziura jak cholera? Może tak ma być? No, jest jeszcze następna tu. O, poszło. No, ciekawe co to z tego będzie. Nie wiem, czy wizualnie będziemy coś robić, no bo ten silnik dosyć sporo wyniesie jednak. Właściciel nie myślał, że aż tyle, ale no. Albo coś robić tak jak trzeba, albo nie robić w ogóle. Kurna, tutaj to się parę śrubek odkręciło i gaźnik rozebrany, a w 4T. Jeszcze może ssanie byśmy odkręcili. To ssanie działa? Niby działa. Znaczy nie wyskakuje bynajmniej. No, nawet się blokuje, nieraz wyskakuje, nie? Bynajmniej tak miałem. Nie wiem, w czym to ja tak miałem. W czymś to tak było, że wyskakiwało mi. Także dobra, pomyję sobie, wypsikam powietrzem. I będziemy składać z powrotem. Dobra, czysta banieczka. Czysta w środku, bo z zewnątrz nie widać. Kupiłem sobie ostatnio piątkę takiego zmywacza uniwersalnego. Bardzo się przydaje. Jeszcze piąteczkę muszę zakupić, a tanio bardzo. Także myjemy wszystko. Kompresorek później. Pierw to sobie umyję.
No i tyle. Pomyte, wypsikane. To składam. No i dobra, szybki odcinek, jeszcze te węże sobie pozakładam, albo nie wiem, czy nowego nie dać, bo takie żółte już twarde bardzo, ale zobaczę jeszcze. Gaźnik wyczyszczony, więc jak silnik przyjdzie, to sobie możemy wkładać i próbować odpalić. Jeśli wszystko tak zagada jak trzeba, no to jeszcze ten napęd muszę wymienić. Też go na razie nie ruszałem, no to napęd to będzie chwila. No i jeszcze tam na pewno się znajdzie coś, zależy jak tam będzie chciał właściciel. Już tu muszę ogarnąć te plastiki, bo to wszystko się trzymało tak na sztukę, na każda śrubka inna wkrętami, ale to nie wiem, czy się je odratuje w ogóle. Pasowałoby nowe dać. No i co więcej, chyba tyle, taki szybki odcinek. Wiecie co z CR-ką, więc czekamy jeszcze trochę i może niedługo będziemy sobie składać. Fajnie to wszystko wygląda, jak majster to wysyłał, także no na takim czyściutkim to aż miło będzie składać, bo wcześniej jak go wyciągałem, to tu wszystko było, no nie to, że brudne, tylko w oleju, nie? W oleju z ziemią wszystko było. Dobra, nie przedłużam, szybki odcinek taki miał być. Z ogarnięcia tego gaźniczka. Może jeszcze coś tu zrobię. Przy nim zobaczymy. Muszę trochę ogarnąć w tym garażu w końcu, bo nigdy czasu nie ma. Dobra, to wszystko, trzymajcie się. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.